Cześć, witam Was z Phuket w Tajlandii. Właśnie dzisiaj dotarliśmy, dopłynęliśmy z wyspy Phi-Phi i jesteśmy w hotelu Splash Beach Resort, bardzo blisko lotniska i zobaczcie, co się za mną dzieje. Są zjeżdżalnie, także będzie zabawa. Zaczynamy nasz wypoczynek. Czekamy jeszcze chwilę na pokój. Ja już tutaj się zameldowałam. Depozyt trzeba zostawić $200 albo 6000 batów. My akurat nie mieliśmy ani tego, ani tego, więc zostawiliśmy 150 euro i też pani to wzięła i powiedziała, że jest ok. Także czekamy na to, aż nasz pokój będzie gotowy. Dostaliśmy również takie kupony na powitalne drinki, także później pewnie pójdziemy na jakiś soczek dzięki temu. Pokażę Wam zaraz, jak wygląda mapa tego hotelu. Jest to bardzo duży resort, blisko lotniska, także słychać samoloty. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mocno przeszkadzać. Jesteśmy przy samej plaży, resort jest ogromny. Jeżdżą tutaj też takie elektryczne samochody, które można sobie zamówić z pokoju i on po Ciebie przyjeżdża i wiezie Cię gdzie chcesz. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zapraszam Was do oglądania. Hotel rezerwowaliśmy przez Agodę. Jesteśmy tutaj na 6 nocy, płacimy około 400 zł za noc ze śniadaniem. Będziemy mieli pokój taki rodzinny, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Także tyle, czekamy na pokój, idziemy się rozpakowywać, a później szaleć tutaj w tym aquaparku. Już w cenie pokoju mamy też wstęp do aquaparku, więc jeżeli będziecie rezerwować ten hotel, no to sprawdźcie, czy cena pokoju obejmuje też aquapark, bo to nie jest oczywiste. I też podobno jak będziemy wchodzić na zjeżdżalnię czy gdzieś w jakieś atrakcje wodne, musimy podać numer pokoju, także to jest na pewno ważne. Tutaj dostaliśmy taką ulotkę w recepcji, która właśnie pokazuje mapę tego resortu całego. I zobaczcie, on jest naprawdę spory. Teraz jesteśmy w lobby, lobby jest tutaj. Tutaj jest plaża. Tutaj jest jeszcze jakiś basen, tutaj też jakieś są baseny. Tutaj jest właśnie cały waterpark. My już wcześniej wsiedliśmy. Na ostatnim. Na ostatnim i zaraz ruszamy. Tam pan ładuje nasze walizki. Hejka! Ruszyliśmy. Tutaj właśnie jest teren recepcji, teren lobby. A my jedziemy do naszego pokoju. Jeszcze nie wiemy, czy daleko mieszkamy, czy nie. Oj. Ale jak patrzę na tą mapkę, to nie za bardzo daleko. No ale jak już nas chcą zawieźć tymi bagażami, to już niech nas wiozą. Tak wygląda właśnie nasz blok. Mieszkamy na 4. piętrze, także wchodzimy. Śmieszne było też to, że jak rezerwowaliśmy ten pokój, no to jak wybierałam na Agodzie, na przykład piątek, wtorek, no to cena była tam powiedzmy, nie wiem, 2000, a jak brałam czwartek, wtorek, czyli jeden dzień więcej, cena się nie zmieniała. Dlatego jesteśmy tutaj 6 nocy. Chcieliśmy tu być troszeczkę krócej, no bo dosyć drogi jest ten resort, ale jedna noc była jakby w gratisie. Także warto sprawdzać różne opcje, pamiętajcie. Zamówiliśmy jedzenie grabem. Zaraz zobaczymy, co ten Czesiek tu pozamawiał, bo to on ukradkiem zamówił. A ja tam jeszcze jakiegoś premium graba sobie zaktywowałem. 500 batów. No ale zapłaciłem 400. Oj, uważaj, sosy się wywracają. Jakieś 120 batów zniżki miałem za zamówienie przez tego graba Unlimited, nie? A. To co na Malezji jakiegoś graba premium Unlimited chyba aktywowałem, 3 miesiące za darmo. Tam jakieś kupony i to był kupon na 120 batów. O, ekstra. Więc tych 450. A, bo to jakieś kurczaki, tutaj mamy jakieś tortille. No, dobra, czyli takie małe kepsiki zamówiliśmy. Pokaż mi do środki, w środku. Okej, okay. Tortille. Tu jeszcze jakieś kurczaki, sosy, a tu są frytki. A patrzę, ile mamy mięso. No to smacznego! Obudziliśmy się, spało się naprawdę, naprawdę fajnie. No jednak powiem Wam, że takie mieszkanie z dwoma sypialniami to jednak jest komfort, co?
No dokładnie, po takim czasie tyle przestrzeni, takim mieszkanku. Oj, tak. Elegancko. Musimy chyba w przyszłych, następnych podróżach po prostu brać co pewien czas sobie takie większe, bo... Bo to męczy nas jakby, nie ta podróż nas męczy, tylko to właśnie siedzenie na kupie. To takie, że cały czas jesteśmy czasem razem. Czasem w jakichś kilku metrach tylko kwadratowych, nie? Mniej niż 10 czasem miewamy. No tak, nie? Tak. Czasami i do tego jest gorąco. Jeszcze jak są, im są mniejsze te pokoje, to często są tam robaki, jakieś mrówki. Nic nie można zostawić. Już się nie mieścimy z tymi rzeczami. Także tu jest naprawdę fajnie. Spało nam się ekstra. Zamówiliśmy sobie busa, który już po nas jedzie. I idziemy na śniadanko. Także wsiadamy do busa i jedziemy. Dojechaliśmy i idziemy jeść. Chodzimy na śniadanie. Patrzcie, jakie pięknie zrobione to są liście bananowca. Śliczne. Trzeba tutaj nosić skarpetki, to jest bardzo ważne, że wchodzimy o 11:00, powinno być tutaj tajski boks, Czesio będzie ćwiczył, tutaj trzeba się wpisać i zobaczmy, co tu jest, wow, ale fajnie, ale super, dziura, a. Śmiesznie. Hejka. Wyglądasz jak pająk w pajęczynie. Zjeżdżalnia. Czesio, jedź! Wow, wow, wow. Tu jest jakaś kolejna część do zabawy. Fajnie są różne klocki, książeczki, kredki, są też figurki, także super, silne rzeczy, bardzo fajnie. Co jeszcze tutaj pani jeszcze może robić te włosy, karkoczyki, a tutaj część na różne jakieś monety, ile to kosztuje? Tutaj jest taki tourist trap, tak zwany. No i tu mamy łazienkę. Są też zasady, można też kupić sobie skarpetki tak, tutaj. To są zasady, że od 9 do 18 jest działo, od 12 do 13 jest przerwa. Poniżej 4 roku życia dzieci no, muszą być pod opieką dorosłego. Od 4 do 7 roku życia nie mogą same wychodzić dzieci. Od 8 do 12 roku życia mogą wychodzić same. tak. No i tu takie rzeczy. Jeszcze jest taki, taka inna zasada, że poniżej 4 roku życia dzieci muszą nosić teoretycznie pieluchy. Poniżej którego? 4. O, to pani Ula musi nie nosić. Tak. No, jeżeli nie, no to 5000 batów kary za jak się posika, co nie? No, tak jest. No i dobrze. Czesio właśnie będzie miał trening z tajskiego boksu. Zakładają teraz na rękę takie...
Właśnie skończyliśmy masaż. Wszyscy mieliśmy masaż. Ja miałam tajski, Czesiek też miał tajski. Dzieci miały masaż stóp. Było bardzo fajnie. My mieliśmy godzinę, dzieciaki miały 30 minut. Zapłaciliśmy za wszystko 1050, czyli jakieś 120 zł. Także fajnie, 120 zł dla masaż dla całej rodziny, także ekstra. 350 kosztuje od osoby taki godzinny masaż tajski. I to jest taka cena, która zazwyczaj tutaj jest. W wielu miejscach między 300 a 400 batów jest właśnie masaż taki tajski. Tajski to jest taki bez olejku. Tylko po prostu tak jakby trochę gniotą ciebie. Po mnie to pani nawet chodziła dzisiaj. Po tobie? Nie. Także ja miałam taki dzisiaj mocny, nawet pani stała normalnie mi na nogach i rękoma mi chodziła po plecach, także to było ciekawe. No fajny, fajny, chociaż ja osobiście wolę taki z olejkiem masaż, gdzie tak trochę bardziej masują, tak? Czyli tak, no jak to masują, tak, a nie ugniatają, ale taki tajski też jest bardzo fajny, także bardzo, bardzo polecamy, warto się wybrać, jak będziecie w Tajlandii. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. To jest takie miejsce, poczekalnia, też pani robi włosy i paznokcie, a tutaj jest miejsce, gdzie odbywa się masaż. Wszystko takie pozasłaniane, żeby było bardziej takie intymne. Tutaj są fotele do masażu stóp, a tutaj mamy miejsce, gdzie jest masaż taki ciała się odbywa. O, tutaj właśnie ja miałam, tak? Także jest tutaj taka szmatka, którą panie przykrywają. Tak to wygląda. O, właśnie tym tuktukiem Czesiek pojechał z Czesiem do fryzjera, bo chcieliśmy też, żeby poszli do fryzjera. Tutaj pani od masażu nie miała fryzjera, ale wyzwoniła kogoś i przyjechał tuktuk po Cześka. Chłopaki pojechali na strzyżenie do fryzjera, a my z Ulą idziemy do miniklubu. Tak, do miniklubu idziemy? Idziemy do miniklubu, trochę się pobawić. Są tam fajne klocki, zjeżdżalnia, kulki. Także świetna zabawa będzie. Idziemy, później na pewno pójdziemy na plażę, bo plaża też jest bardzo ładna. Urszula już gotowa na miniklub. Tak. Jest ogólnie bardzo ładnie. Tak, tutaj w budynku numer 6 jest miniklub. Tutaj mamy takie piękne jezioro. Tak, ten. Tutaj jest reklama pokazane, że to właśnie w tym budynku, także wchodzimy. O, Czesiek właśnie przyjechał z Czesiem z fryzjera. Zaraz będziemy patrzeć, jak tam ich obstrzygli. No pokaż Czesio tą swoją fryzurę. Jak? No ekstra. Jak ci się podoba? Ula siedzi w środku, bo my siedzimy już w restauracji. No i jak? Pokaż. Śmiesznie, bo macie takie umyte te włosy i takie rozwichrzone. Poprosiłem pani, żeby brodę mi zerwała, bo mi się samemu. Począt samemu, może mi fajnie. Okej. No i super. Ile zapłaciliście? No coś o 200, a za mnie 300 będzie. 500? No to nieźle. To ile? 50 zł? 57, no to ekstra. No właśnie, to jeszcze z brodą. No my teraz jesteśmy w takiej restauracji tutaj, jakiś Sunshine Sushi, ale mają nie tylko sushi, tylko mają bardzo dużo jedzenia. Ogólnie jest wszystko tak naprawdę. Są jakieś tam picia, drinki, shake'i po 70. Są przystawki takie trochę bardziej też europejskie. Są też tajskie dania, na przykład tom yum kosztuje z kurczakiem 140. Tutaj tu są różne zupy. Dania. A tak, tutaj są dania już typowo pod osoby, które pod nację, które najczęściej tutaj przyjeżdża.
Ale też jest pata, jest pizza też, są hamburgery, jest wszystko, są jakieś steki, są tajskie jakieś spaghetti, czy tajskie makarony, smażone mięso, kurczaki, no wszystko Samo jest. Smaczniemy, tu wczoraj jedliśmy obiad. Tak, jadłem pana Anga, ty jadłaś Tomi. Tak, Tomi Uma zupę, było dzieci bardzo dobre. I chips, to nie? Tak. Dobrze, wszystko było dobre samo. No. Tym razem wzięliśmy na wynos, bo Czesiek tam pod fryzjerem jeszcze kupił pad thaia za 60, także to ile no to? No dobra, bo najpierw go zjadł. 5 zł? Nie no, 60 to 6,60. No dobra, 6,60. 6,70. Ja najpierw zamówiłem sobie, zacząłem jeść i mówię, że dobre, co nie? No to mówię, dobra, to wezmę jeszcze jednego na wynos. A tak jest, że 3 krewetki nawet miałem, w sensie na górze. Chyba bez kurczaka, wiesz, ale z 3 krewetkami. Z 3 krewetkami. Są 5 krewetka, na pewno. A, no i spoko, no i będziemy mieli jeszcze zupę i pizzę dla dzieci na wynos, gdzieś tu sobie usiądziemy i zjemy. Także jemy obiad dzisiaj w takich okolicznościach przyrody. Pizza, plaża i czekamy, aż jakiś samolot będzie lądował, bo tutaj jest świetny punkt widokowy do lądowania samolotów. Tak, ja tu mam pad thaia. Ula, urwać ci kawałek pizzy. Tak, tam lotnisko jest bardzo blisko. Tu jeszcze dostaliśmy deser, owoce i tu jest zupa Tom Yum. O, byś miała pudełko znowu. Super. Ekstra. No, tam już widać, jak leci samolot. Teraz będzie lądował. Czesiek z Czesiem poszli tam daleko, bo można stanąć bo w ogóle pod samolotem, żeby być centralnie pod samolotem. To też pewnie pójdę później, ale na razie jest blisko i tak. O, on tutaj już sobie ląduje. Zobaczcie. Ekstra. I tutaj właśnie mam pad thaia z krewetkami. Były 3, a już 2 zjadłam. I tu jeszcze mamy zupę Tom Yum z kurczakiem, którą zaraz przeleję do tego pudełka. Oni tak śmiesznie podają te zupy na wynos, dają w takich torbach, zwinięte gumką, recepturką. No i to się rozwiązuje. I zawsze dają miskę też, albo jakieś pudełko właśnie plastikowe. A tu pizza już prawie poszła. Jesteśmy już tutaj właśnie na punkcie widokowym, gdzie się obserwuje samoloty. Tam widzicie dużo ludzi. Tam właśnie się siedzi centralnie pod samolotem. Przed chwilą tutaj lądowały w tą stronę, a teraz startują. Także nie wiem, niedługo powinien być kolejny. To może uda mi się go nagrać. Ale tak to wygląda. Tu już jest właśnie lotnisko. A tutaj sobie można stać. O, tam daleko jest Czesiek z Czesiem. I czekają na samolot. Zobaczcie, co się dzieje. Oberwanie chmury. My się schowałyśmy pod parasolem. Tutaj na basenie, to jest basen przy plaży. Ale chyba na nas i tak pada. Ale tak pada, że nie damy rady uciec po prostu stąd. Także się załatwiłyśmy. Dziękuję. 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 No i Ciula się przytula do taty. Chcesz mi? Chcesz w stole? Gdzie się idzie? Wybieracie? Na siadanko. Na siadanko. Czesia, a ty gdzie się wybierasz? Na siadanko.
dzisiejszego. Dziękuję. Super. Nie wiem, czy wiecie, ale w Tajlandii na śniadanie je się obiad tak naprawdę, więc ja sobie tak mieszam trochę, tak jakby tajski sposób śniadaniowy i nasz, więc jem trochę tak jakby obiadowego, bo to dzisiaj nie jest takie fajne danie tajskie. Dzisiaj takie kurczak orzechowy na orzechach. No i do tego sobie wziąłem jeszcze krosancika, do którego włożę jajko sadzone, szyneczkę, warzywka. Często jem jeszcze jakieś zupki na śniadanku, ale dzisiaj akurat te zupki, a później jeszcze, słuchajcie, sobie zrobię jakiś shake owocowo, jakiś taki z płatkami i tak dalej, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a co jedzą dzieci? Ulunia je jajko, paróweczka, warzywka. A Czesio je akurat dzisiaj nuggetsy i warzywa. No, a ja jeszcze nie zdążyłam wybrać. Także smacznego, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Smacznego. Skaję, albo weźcie jakieś koale. Się pobawimy w jakąś rodzinkę zwierzątek w Australii, co by na to? To jakaś bitwa? Nie, to od razu pająków, czarnych wdów i kangurów. To australijska bitwa. Pająków. Dużym ktoś. A ty to? O-o! Zabrali mi kangura. Wyszliśmy z pokoju. No, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, pokropuje deszczyk. Jak tam nastroje? Solenizant? Jubilat? Spoko. Czy jak to tam okay, zwał? Tak. Cześć, Czesio. Fajną masz koszulkę. Tak, ja dzisiaj tak sobie chilloutowo ten dzień spędzam, bez szaleństw, bez... Po prostu tak, ostatnio było bardzo aktywne życie, więc czas trochę... Kuleczka, ty sukienkę masz ładną, tak. Dzisiaj czas sobie troszkę po prostu się pochillować i tyle. No to ile ty tych lat kończysz, co? Zdradzisz nam ten sekret? 34. Jesteśmy w końcu w tym samym wieku. Idziemy właśnie do mini klubu, żeby skorzystać z ostatnich 40 minut. Później jest przerwa w mini klubie. A wczoraj startowali nad wiatr. Tak, startowali nad wiatr, bo my jesteśmy bardzo blisko lotniska. Jesteśmy w hotelu Splash Resort w Tajlandii, na wyspie Phuket. Idziemy na miasto. I ogólnie jest tutaj bardzo dużo zabawy, dużo się dzieje. Jest aquapark, na który później planujemy się wybrać, jak tylko przestanie padać. Jest mini klub i naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Jak tam pod ścianą siedzisz? Nie chcę widzieć nikogo pod ścianą. Wyszliśmy z mini klubu. Tak, pół godzinki dla dzieci. Deszczyk dalej kropi. Busika, Meleksa zamówiliśmy na plażę. No i czekamy, zaraz będziemy sobie tam w stronę plaży jechać, tam basenik. Idziemy na kokosa. Na lody kokosowe chyba. Na lody kokosowe. Tak, zobaczymy. Tutaj obok aquaparku jest takie duże jezioro i fajne jest to, że stoi tutaj taki koszyk i w tym koszyku dokładają jedzenie. A, teraz nie, bo tak, czyli nie cały czas, tylko od 10.30 do 11.00, później 17.00, 17.30. Tutaj wkładają jakieś jedzenie i można sobie przyjść i karmić rybki. A ile ich tu jest? Sporo. Wow, ale tych ryb tu jest. Kropi deszczyk, ale niczym to nie przeszkadza. O, wow, ile tu jest ryb. I tutaj tak samo. Śmiesznie. Idziemy na rondo czekać na busa. Na Meleksa, tak? Bo jedziemy na plażę. Jedzie już nasz busik, także wsiadamy i jedziemy na plażę. Jesteś? No to ruszamy. Hey.
market, bazarek tutaj można powiedzieć. Tak, tu już jest za chwilę lotnisko, więc zaraz będą lądować samoloty. Dzisiaj w tą stronę lądują, także fajnie. Tak, wczoraj zmienili i lądowały w drugą stronę, a tutaj startowały. Dobra, tu są też budki z jedzeniem. Tutaj mamy pierwszą z budek. Zobaczcie, Tomka 100 batów. Hello. Tu jakieś inne. No wszystko jest w takim języku, że niestety nie za bardzo rozumiem. Nie za bardzo rozumiem, co oni tu piszą. Jest kokos za 40. Lody też są kokosowe. Kokos, lody. Na razie kokos? Lody też za 40, za 30. A są lody w bułce za 30. A. Ojej, on się wysypuje się, wylewa się, tak? Ulunia, idź tam, pani też ci zaraz da kokosa. Wow, ale urodzinowa rozpusta. Już chyba nie masz rąk, żeby to jeść wszystko. Nie, no ale Ula chyba też tutaj. Surfujesz? Z kokosami. Tu już mamy morze. I tu właśnie lądują te samoloty. Czekamy. Może zaraz jakiś się pojawi na horyzoncie. A wczoraj lądował nadwiat i startował nadwiat. Nadwiat wziął w to, a startował w to i lądował w to. Mhm. Zmienił się kierunek startu, lądowań, tak? Jak byliśmy, no. Proszę to się okay. Tam już w oddali, nie wiem czy to widać, o jest, w oddali już go widać. Już się zbliża i zaraz będzie lądował. Ludzie już lecą, już czekają. My też idziemy z Czesiem. Idziemy go nagrać. Samolot, lody kokosowe. No już jest coraz bliżej. Gdzie on? O. Już jest blisko. Już go słychać. O, zobaczcie jak tam ludzie biegną, żeby nagrać pod samolotem, żeby być. No my aż tak daleko nie będziemy teraz biec. No i jest. Wylądował. No to wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wasze zdrowie, kochani. Zdrowie kokosa. Jak rok temu. Może to będzie taka kokosem. Tradycja. Kokosem. Tak, może będzie taka tradycja. Rok temu też było na Malediwach zdrowie kokosem. Dzisiaj jest w Tajlandii też zdrowie kokosem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wy też w jakiś sposób napijecie się za moje zdrowie. Wyślijcie do nas zdjęcia czy filmik. To możemy zamieścić na relacji, jak pijecie moje zdrowie. Zdrówko, wasze zdrowie, kochani. Dziękuję, że jesteście. Dalszy czas świętowania. Co teraz tu mamy? Lody z kokosem, ja cię. Dostaliśmy gratis. Dostaliśmy gratis. Chcieliśmy tylko łyżkę. Tak, chcieliśmy łyżkę, tak. Żeby wydłubać sobie kokosa, nie? A daliśmy, nie dość nam otworzyli, tam poskrobali, to jeszcze dołożyli lodów i posypali posypką, dali sosu czekoladowego. Niesamowite. Także sympatycznie. Czas teraz na pływanie. Czesiek z dzieciakami już w basenie. Jesteśmy teraz na basenie przy plaży. O, i zniknęli. O, ojejku, Ula. Pada deszczyk, ale nikomu to nie za bardzo przeszkadza. Tutaj jest też brodzik, fajnie, fajnie, jesteśmy w takim ogrodzie, jest pięknie, klimatycznie, że spoko. O, Ula jest rekinem, gania właśnie Cześćka.
Aha. Uważaj, uważaj, bo płynie. O nie, chyba Czesiek został pożarty przez rekina. Co tam robisz? Zamawiam jedzonko, obiadek. A, okej. Okay. Wracamy już z plaży. Idziemy coś zjeść. Do recepcji. Nie, na razie nie coś. Czas na obiad. Jaki tam dzisiaj wymarzyłeś sobie urodzinowy obiad? No, nie wymarzyłem, ale postanowiliśmy na kurczaczki coś jak skreślić. Tak. Tutaj mamy jakieś kurczaczki. Tutaj sałatki, tak? Tutaj też kurczaki są. Tu są frytki. O, to co to? Nie wiem. Mogę zobaczyć? No, otwórz. Jak ci mija dzień? Takie kuleczki. Przyjemnie bardzo, spokojnie. Takie kuleczki, patrzcie tutaj. Relaksująco. Okej. Okay. No to smacznego. Bez stresu, bez spiny. No to dobrze. No to dobrze. Co tam wyciągasz? Jeszcze i jeszcze. I jeszcze. Jeszcze więcej masz takich? Nie. Smacznego. Zamówiłam właśnie busa do waterparku i mimo deszczu, nie strudzeni, nie przestraszeni, jedziemy bawić się na zwiedzaniach. Nie polecam busa. Bus lepiej super. Chodzić na piechotę, przynajmniej trochę ruchu macie. Dojechaliśmy, jesteśmy pod wejściem do waterparku. Tutaj można też wejść z zewnątrz, także jest takie właśnie wejście. Trzeba tutaj wejść, przejść przez taką kontrolę bezpieczeństwa, powiedzieć numer pokoju i później jest punkt taki kontrolny, gdzie pan nam będzie sprawdzał torbę, bo praktycznie nic tutaj nie możecie wnieść. Zobaczcie, tutaj macie pokazane, co nie można, czego nie można tu wnieść. Czyli jedzenie ogólnie, wody nawet do picia nie można wziąć, zwierząt, alkoholu i nawet nie można ani ręcznika, ani wody. I naprawdę pan to tutaj sprawdza i on to wyjmuje nam z toreb. Jeżeli bardzo chcemy ręcznik, to możemy sobie go tutaj wypożyczyć, jeden za 70, no i ewentualnie jakąś taką szafkę na kluczyk za 150. Także tak to wygląda. A, także tutaj teraz dajemy torbę do sprawdzenia. Proszę bardzo. Jest. Pan tutaj sprawdza, czy nie mam niedozwolonych rzeczy. Chyba nie powinnam mieć. Dziękuję. I wchodzimy. Nic, już nauczona, żeby nie wnosić niedozwolonych rzeczy. A kiedyś nam się tylko wodą zastanawiał ręczniki. Tak, wczoraj udało nam się przemycić ręczniki, bo pan zauważył, że mamy wodę i się bardzo na tym skupił, a nie zwrócił uwagi na ręczniki. Ale już jak byliśmy na miejscu, to i tak bałam się wyciągnąć te ręczniki, także i takich nie użyliśmy. No to jest ogólnie bardzo, bardzo słabe. No te ręczniki, dobra, jeszcze rozumiem. Ale bardzo słabe jest to, że nie można wnieść wody do picia. Naprawdę, no okej, można sobie kupić. Pół litra wody kosztuje 40 batów. Się nie boli ta karuzela. Jak mam zdanie ręczniki, to powinny być po prostu w formie depozytu ewentualnie, że dajesz depozytu, nie wiem, tam 20 zł czy ileś. No na przykład. I masz już, wiesz, no bilety tu nie są tanie. No nie. To, że my jesteśmy gośćmi hotelowymi, to też na plaży sobie można wziąć ręcznik bezpłatnie, tak, więc dlaczego nie tu, nie? Ja uważam, że płacenie tu za ręczniki to jest przesada, nie? No tak, no dobra, zdanie. Okej, ręczniki jest przesada, ale ta woda to jest już przesada na maksa, tak, po prostu. To już jest przesada. Na maksa przesada. To nam się nie podoba, to po prostu. Także no. To jest coś, co nam się nie podoba. Ponarzekaliśmy, a teraz zapraszam was do wspaniałego aquaparku.
proszę Was teraz, abyście kliknęli łapkę w górę, polubili nasz film tutaj właśnie na YouTubie. Dzięki temu będzie on bardziej promowany, więcej osób go zobaczy, na czym nam bardzo zależy, także prosimy Was o to i dziękujemy. Dzieciaki już tu szaleją. Co oni tam znaleźli? Co tam macie? Deszcz niestraszny. Co to za atak w moją stronę? Żaba! Was to the breakfast. My już po śniadaniu, było pysznie. Trochę za pysznie. I teraz będziemy rybki karmić. Tak, wzięliśmy po chlebku tostowym ze śniadania. Idziemy karmić ryby. W końcu wyszło słońce. No bo tutaj bułki tylko dają do 17, do 18. Tak, w końcu wyszło słońce. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie piękny dzień. To jest już nasz ostatni dzień na Phuket, ostatni dzień w Tajlandii. No, przedostatni tak naprawdę, bo jutro wylatujemy, ale dopiero wieczorem. No to prawda, tak. Jutro mamy jeszcze cały dzień, musimy się dowiedzieć, jak z możliwością korzystania z hotelu po wymeldowaniu. Także ja się pewnie pójdę niedługo dowiedzieć. A teraz idziemy pokarmić rybki. Tutaj po wyjściu z restauracji jest właśnie takie piękne, duże jezioro. I Czesio tam zaraz tylko nie wpadnie. Tak, to się lubi wpadać w różne miejsca. Raz wpadł w markecie do fontanny w Tajlandii, raz wpadł do zjeżdżalni. No nie chciał, nie chciał. Słońce. Ładnie, miło zobaczyć znowu słońce. Wreszcie wyszło słońce. Wzięłyśmy z uleczką busika i jedziemy do Water Parku, tak? Jedziemy popłyskać w basenach? Tak. Czesiek jako przeciwnik jeżdżenia busami powiedział, że z nami nie jedzie. I zobaczcie, idzie sobie na piechotkę. Może my pomachamy później z drugiej strony. Piękna pogoda, także pokażę Wam jeszcze raz, jak akwapark wygląda w słońcu. Nasze dzisiejsze szaleństwo zaczynamy od karuzeli. Ula sobie wymarzyła, jak tylko ją zobaczyła, od razu chciała na tym sobie pojeździć. Także to jest właśnie ten dzień. Dzisiaj jest piękna pogoda i będą sobie jeździć.
Krzesiem właśnie idą zjeżdżać na zjeżdżalni. My tu z Ulą weszłyśmy na górę, żeby ich pooglądać. Zobaczcie, będą z takiej zjeżdżalni zjeżdżać, a później wyjadą tam. Tak, niebiesko-biało, dokładnie. Weszliśmy na samą górę, tu są właśnie te zjeżdżalnie, na których się zjeżdża, na tych dywanikach. O, tu leżą właśnie te dywaniki, na które się łapie rękoma i się zjeżdża. Tu jest ta duża zjeżdżalnia z pontonem. Tak, 5, 6, 7. No to coś tutaj w rachunku się pomyliło, bo jeszcze raz, Ula, bo tu nie ma 7, jeszcze raz policz. No tu z góry widać tą zjeżdżalnię, że spoko. Nie, 3, jeszcze 3. O, a tutaj z góry widać cały ten water park. Zobaczcie, jak pięknie. Dzisiaj wieje, ale jest piękne słońce, więc nikomu to nie przeszkadza. To już śmieszne. Nie, jak cała rodzina to nie jest. Nam też proponowali, z kim to się wsiadł. Uli pozwolili zjechać na takiej zjeżdżalni, gdzie tutaj zjeżdża kilka osób. Od metra podobno można. Także Czesiek z Czesiem i z Uleczką planują jechać. Będzie teraz mierzenie Uli. Się chwila prawdy, czy ma metr. Chwila prawdy, czy ma metr. Zaraz się okaże, czy może jechać, czy nie. O. Trochę za niska, ale pan powiedział, że raz może zjechać. Także jadą. Super, bo Lunia była taka smutna. Tak. Ja tu będę, zostaję na górze. Hey, go. No to pa. Jejku, pojechali. Czekajcie, zaraz gdzieś ich tutaj złapiemy. O, tam są już. Trochę jak taki rafting. Już koniec. Super. Czas na szejka owocowego mango marakuja. No pięknie podane. Śliczne są te kwiatki. Kto próbuje pierwszy? Ja. No. Tak, zimny jest bardzo, także... Oj, uważaj, bo tutaj stoły są złączone. Dobry? Tutaj dzieci dostały sataj, kurczaka sataj, czyli na takim, na takich patyczkach po prostu szaszłyki. A my zamówiliśmy sobie kurczaka panang, także ekstra. Co tam masz? Danie, nie? Tak, to jest nasze ulubione danie w Tajlandii, czyli kurczak panang. No,
Zobaczcie, była taka piękna pogoda, piękne słońce, aż tu nagle taki wiatr się zerwał, zaczął padać deszcz i naprawdę burza zaraz się pewnie będzie zbliżała. Także tropikalna pogoda, naprawdę może się pojawić w każdej chwili deszcz, w każdej chwili słońce, to jest właśnie listopad. Korzystając z okazji, dzieciom zamówiliśmy pielmieni z kurczakiem. Do tego dostaliśmy jeszcze rosołek i to jest jogurt. Albo śmietana, no nie wiem, powinna być śmietana, ale nie wiem, czy to jest śmietana. Gorące, tak? My już jutro kończymy nasz wypoczynek tutaj w hotelu i w ogóle na Phuket w Tajlandii. Także jeszcze przyszliśmy na plażę, żeby się jeszcze trochę pokąpać tutaj w basenie przy samym morzu. Jest fajnie, trochę popadało dzisiaj po tym pięknym słońcu, ale już nie pada, już jest przyjemnie, także szaleństwo w basenie. My już jedziemy do recepcji, spakowaliśmy się, jedziemy zrobić check-out. Podwójnym busem. Tak, podwójnym małym busikiem. No i kończymy naszą podróż po Tajlandii, po różnych innych azjatyckich krajach. Kończymy nasz pobyt na Phuket oraz w tym hotelu Splash Resort. Było bardzo fajnie, naprawdę. Czas wracać do domu. Minęło sporo czasu, także trochę też zatęskniliśmy. Dzięki wielkie za oglądanie. To nam Urszula. Jedziemy do zimnej Polski. Myślicie, żeby wybrać... Jedziemy już do zimnej Polski, tak? Co tam będziesz robiła w tej zimnej Polsce? O. Już święto będzie. Święta będą, tak? I będziemy mogli powiechać na babci Basi w Jąkę. Urodziny babci, tak? Były.